jestem. Jestem i to po akcji. Dojechałem do Pyrzyc. Tam jest takie główne fajne rondo, gdzie stara trasa tam się przecina już w sumie z tymi wszystkimi podległymi. To jest rondo koło Lidla, jak ktoś tam wiedział, czy tamtego. Zabrakło mi kilometr do stacji i mi zdechło na środku, kurde, rondo. Niestety, dostałem, zadzwoniłem na autopomoc, Pyrzyce, mówi, że nie może. Zadzwonił do taksówkarza, no w sumie rację. Zadzwoniłem do taksówkarza, mówi, że nie może, bo jest gdzieś tam poza tym. No to stoję dalej. Deal, jadą, jadą. No, próbują jechać w ogóle. No i nic, no i gościu podjechał Volviakiem 70, fajnym tym starym kanciakiem. Nie najstarszym, tylko już takie 2000, coś tam też podobne roczniki. No i kurde, pomóc ci przez okno. Widać, że kumat gościu taki trochę starszy ode mnie, jest 45 lat, coś takiego. No i poczekaj chwilę, pojadę po tę polinkę i ci pomogę. No i dobra, chuj, pojedzie, trudno, no ale zobaczymy, za ile będzie. Ja patrzę, trzask, pras, kurwa, on już jest. Ja już w międzyczasie, jak on jechał, to widziałem na rondzie, że zaraz będzie zakręcał. Ściągnąłem tutaj tą zasłonę od haka. No i podjechał, dał mi ten szybki nurk, kurde, pod sterzak. Cyk, zapięliśmy, zrzuciłem na neutral, bałem się jak cholera. Pierwszy raz w ogóle na automacie, bo nie można niby holować. Byłem holowany w ogóle pierwszy raz i no i zobaczymy, jak mówię później, jak skrzynia zareaguje, jak mnie to pociągniemy. Wyrwał do przodu, mówi, odrzucę cię tu na stacji i wszystko, zatankujesz. No dobra, fajnie. Podjechaliśmy na stację, robimy sobie zatankuj, chwilę tego, ósmego. Mówię, na pewno benzyna, no mówię, nic innego, mówię, to wszystko kurwa chodzi, no kurczę, jest zrobione. Że ten akumulator rozładowany z rana, a nie chciałem stawiać na stacji i się zaczęło. Mini do mino. No ale co, nalałem tu kilka kropel, kurde, benzyny. Pompka zaczęła funkcjonować, sruło, odpalił od razu. No i ten, pożegnaliśmy się, chciałem się z nim rozliczyć. Mówi, nie, stary, zapierał się, nie chciał w ogóle żadnych pieniędzy, no bo kurwa, na końcu też jego czas. Co to szybka akcja, to co? No i tu nie pada numer telefonu. To tam jakieś załatwimy sprawę, mówię, nie? Przecież kurczę, pomagać co trzeba, nie? Żeby każdemu było miło. Nie, mówi, że on game, nie jest. Mówi, że nie rozdaje numerów telefonów. No to mówię, dobra, no to mówię, okej, okay, to dzięki, mówię, fajnie, miło. Sobie pomyślałem, że kurczę, no jakieś tam dobre anioły czuwają nad tym wszystkim, nad tą sprawą całą. Motoryzacyjną i nie tylko. Miło mi się zrobiło. Czyli warto rozmawiać, warto pomagać. No, taki wniosek niby na dzisiaj. No i co, jadę samochodem. No teraz jeżdżam na stację, ale już i tak i tak, to już napić się czegoś, bo kurde, tak mi się chce pić, że szok. No, także to tyle opowieści dzisiejszych. A jeszcze zapomniałem dopowiedzieć, to może zjadę na chwilę. Miałem taki moment już w samych Pyrzycach, tam była zatoczka taka fajna autobusowa, że na ostatnich takich jakby oparach, kurde, jeszcze przed tym rondem, bo myślałem, że jeszcze pociągnę, no ale ten, ale mówię, zjadę do tej zatoczki, zjechałem, udało się też ledwie tamten. No i taki pijaczek, dziadek taki kurwa zakręcony z psem tam szedł. No i pytam go, kurwa, otwarcie, no widział zresztą, że się kulam siłą pędu. Pytam gościa, a daleko do stacji? No, dzień dobry, wiadomo tego. Dzień dobry panu, daleko do stacji mam, bo mówię, problemy z paliwem, nie? Blisko, kurwa. No, i, no ale ile tak, nie? No bo już nie wiedziałem jak ten.
z nim zagawędzić. Nie, to kilka metrów tam. No, ale widziałem na tablicy 1500 metrów. No dobra, no kurwa. No co, ale dziadek tam mieszka milion lat, popija tam po kątach. No to mówię, zna jak własną kieszeń, nie? I ten, ja ruszyłem i już na rondzie kapota, kurwa, i stoję, nie? Także gwiazda dnia, kurwa, w środku Pierzyc, nie? Także, no, no co, no dobrze się pałkarze nie zlecieli tam. No, mandat byłby autopomoc, to tamto, mandat 200 podobno, bo pytałem go. Tego, co mnie holował, tego gościa, czy wie, ile to by kosztowało i no, plus jeszcze jakieś autoaweta, nie, także fajnie, że pomógł i tyle, no, samochód chodzi równo, skrzynia po tym całym ciąganiu też ok, sprawdziłem, przyspiesza i tak dalej, także, no, ale tutaj w tym samochodzie już można powiedzieć, że jak nie ma zasilania, to w ogóle nie można zbić na neutrala i tutaj już tutaj się nic nie ma. No, no to jest minus automatu. Zbić tylko mogę tutaj tą dźwignią. O, wtedy tylko można zbić dźwignią. No tutaj jest ta dziura. Nie wszystkie modele to mają. Ja tutaj mam, ale ktoś klapkę wywalił. To też jest do szukania i szukam. Tam jest coś w środku, kurde, jest do zwolnienia blokady tego drążka. No i wtedy można by było na neutrala zbić, ale to kurde dopiero teraz mi piknęło, a wcześniej kurwa jakoś nie pomyślałem o tym, więc oby jak najmniej holowanie i tego się trzymamy, no bo teraz to jest, mogę przykozaczyć, bo mam kurde już z tego całego wrażenia, że mandatu nie dostałem, to pod korek poszło, a że sobie mogę tankować szybko, to sobie zalałem i wszystko, no także same, no to są te przygody motoryzacyjne. No, trasa się wydłużyła, ale samochód działa dalej. Jesteśmy cali i zdrowi i jadziemy do przodu. Ja idę po mineralną, bo już nie wytrzymuję. Dobra, koniec na razie.